Cześć, z tej strony Noemi. Dzisiaj wykonam makijaż klauna według FaceCharta, pewnego artysty z Moskwy. Jego profil na Instagramie możecie znaleźć pod nazwą milk1422. Pewnie wiele osób z Was go będzie kojarzyć. Wykonuje prześwietne prace i postanowiłam dzisiaj wypróbować, jak uda mi się uzyskać taki efekt na twarzy. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Najpierw zacznę od poprawienia moich brwi, które na zmianę będę przeczesywała taką małą szczoteczką. Następnie z palety wybieram taki czerwonawy kolor, który nakładam na zgięcie powieki, nie potrzeba go nakładać na całą powiekę. I później oczywiście blenduję go najmocniej jak się da. Właśnie zbliża się właściwy okres Halloween i ten makijaż stał się moją motywacją. Mam nadzieję, że stanie się motywacją dla też wielu z Was. Następnie powiększamy powiekę korektorem, coś na zasadzie Cut Crease. Następnie na ten korektor nakładamy szary, delikatny, piękny cień, który widnieje na palecie od prawej strony, drugi od dołu. I tutaj ta bardziej ostrożna część pracy, bierzemy eyeliner i oczywiście rysujemy te takie łezki, które ma nasz klaun. Rysujemy kreski eyelinerem i tutaj taka moja śmieszna wpadka, zabrakło mi eyelinera, więc zmęczałam pędzelek od eyelinera w tuszu do rzęs. Teraz podkreślam dolne powieki linię wodną oka na czarno, żeby jeszcze bardziej uwydatnić, powiększyć, a później to wszystko pięknie ze sobą blenduję. Teraz będziemy się starali jeszcze bardziej to oko uwydatnić, podkreślić, rozświetlić, więc używam takiego brokatu w żelu i nakładam go w kąciki oczu i na całą powiekę. Pod okiem znów używam czerwonego kolora, którego używałam również nad okiem. Jego razem blenduję oczywiście z czarnym. Kiedy to wszystko już ładnie się ze sobą wtopi i pasuje, to rysuję dolne łezki, którymi ten klaun, że tak powiem, płacze. I na czarnego eyelinera jeszcze robię takie białe kropeczki białym eyelinerem, żeby jeszcze bardziej uwypuklić te łzy. Tu dla podkręcenia efektu jeszcze nad zgięciem powieki dodaję parę detali białym eyelinerem. Że to nie jest postać prawdziwa, tylko jest to rysunek, więc będę teraz cieniowała twarz szarym kolorem z palety. Cały nos wyszczuplę go trochę, żeby wyglądał też bardziej sztucznie. Czerwonym eyelinerem najpierw rysuję linię tego serca, które znajduje się na nosie, potem będę je wypełniała czerwoną szminką, obrys dookoła czarnym eyelinerem i w środku takie przebłyski białym. Teraz moja ulubiona część, czyli oczywiście jak w każdym makijażu nakładanie rzęs, który dodaje ten taki finalny ekstra efekt na oku. Wszystko podkreślam maskarą z Eveline, żeby połączyć moje naturalne rzęsy ze sztucznymi. Nie zaszkodzi tutaj oczywiście pod spodem dodać parę kropeczek białym eyelinerem, który doda tych właśnie takich szczegółów. To nie byłabym ja, gdybym tego nie zrobiła. Nie zapominamy oczywiście o dolnej partii rzęs, które też trzeba wytuszować.
I tu postanowiłam zrobić trochę więcej kreseczek eyelinerem niż jedną, żeby to dawało jeszcze większy taki efekt, jakby żeby tych rzęs wydawało się więcej. Na dole zrobię ten sam trik. Całą twarz wykańczam białym pudrem i teraz biorę się za podkreślanie moich kości policzkowych. Do tego celu użyję również ten sam szary cień, który używałam wcześniej do konturowania nosa. I teraz ta część makijażu, która była dla mnie wielkim znakiem zapytania, jak tu powiększyć usta, żeby były aż tak duże jak na tym rysunku. Tutaj, że tak powiem, ten szkic cały czerwonych ust jest wykonywany szminką, którą sobie nakładam trochę na pędzelek i powiększam coraz bardziej te usta. Ten uśmiech sztuczny to jest też wykonany szminką. Następnie tu trochę wyjechałam z kadru, ale widać mniej więcej jak to jest wykonane. Nad ustami, w środku ust i pod spodem, czyli cały obrys, wykonuję czarnym eyelinerem. Spód poprawiam trochę czarną kredką, żeby można go później było lepiej zblendować z czerwonym odcieniem, żeby wyszło takie fajne ombre przejście. A nad górną wargą wykonuję linię i te bliki, które znajdują się na niej. Starałam się te usta tak najbardziej zimitować, żeby były jak najbardziej podobne, ale już wydaje mi się, że o tej godzinie, już była któraś godzina w nocy, że byłam po prostu zbyt leniwa, żeby to zrobić, zbyt śpiąca. W międzyczasie założyłam czarną perukę i poprawiam usta. Czemu czarną? Ponieważ na tym face charcie widać, że tamte kosmyki przy twarzy są czarne, więc prawdopodobnie artysta miał na myśli klauna właśnie z czarnymi włosami. Górną wargę od spodu też podkreślam na czarno, a całe usta pokrywam czerwonym cieniem do powiek, żeby one były trwalsze i żeby się tak nie świeciły. Także lekko je całe przyciemniłam po to, żeby one mogły stać się moim podłożem do rozświetlenia. Teraz nakładam bardzo delikatnie pędzelkiem biały cień do powiek, żeby wykonać takie bliki rozświetlenia. Rozmazuję palcem, a na sam czubek będę nakładała biały eyeliner, żeby jeszcze bardziej wyostrzyć te bliki, żeby one były takie sztuczne, przerysowane, takie właśnie jak są na tym face charcie. I tak właściwie wygląda cały finalny look. Mam nadzieję, że się podoba. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich makijaży, które odwzorowuję z jakichś właśnie face chartów. Jeżeli cię tu jeszcze ze mną nie ma na kanale, to oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę do góry pod filmikiem. To będzie dla mnie taki znak, że filmik się podobał. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, który pojawi się już jutro. Trzymaj się, na razie. Cześć!